Jakina to tytuł piątego już w zasadzie jubileuszowego nocnego happeningu filmowego. Ten tytuł wiąże się z duchem kina. Każde kino ma swoją duszę. To, co decyduje o tym, że ludzie do niego przychodzą, że chcą tu być i chcą oglądać filmy. Film Kino Paradiso, Tornatore, to film, który pokazuje, jak ludzie odbierają, czym to kino jest dla nich, jak strasznie ważny, jak bardzo ważny jest film w życiu człowieka. Siłą tego filmu jest prawda, wynikająca także z faktu, że zrobił go człowiek, który gdzieś tam się urodził, właśnie w takim miasteczku. I ta jego miłość do kina jest w tym filmie. Dobór repertuaru na tę noc bardzo dobry, chociaż muszę powiedzieć, że Bertolucci najmniej mi tutaj pasuje. Jeśli już, to pewnie bym dodała Woody'ego Allena Purpurową różę z Kairu albo, nawiązującą do tego właśnie filmu, Ucieczkę z kina Wolność Marczewskiego. Ale przede wszystkim to, co mnie oczarowało tu i nie myliłam się, zgadzając się przyjeżdżać, być tutaj tej nocy, to jest miejsce. To jest miejsce, to jest to kino, to są ci ludzie, którzy tu w tej niespełna 100-osobowej sali są i których łączy właśnie ta sama wrażliwość i ta sama miłość do kina, także wiedziałam, że tu też kochają kino. Krój przykręcany, odkład odkuty i do tego bezkoleśny. To, że bezkoleśny, to akurat dobrze. Orka będzie głębsza, równiejsza. To przydałoby się sporządzić regulacje na cztery śruby, żeby kontrolować skibę. Jest to sport przez duże S, bo tak samo się rywalizuje, tak samo się, wysiłek fizyczny jest jeszcze większy. Gra się 5 godzin. I to tak, jak byłoby się podłączony do prądu. Ja w ciągu tych 5 godzin dostaję 40 pytań, na które muszę odpowiedzieć w określonym czasie, 2,5 godziny. Więcej tego czasu nie mam. To znaczy, zdaję egzamin z 40 pytań, na które muszę odpowiedzieć w sposób optymalny. Każdy taki boczny wariant jest wariantem dla mnie niekorzystnym może być. I cały ten mój dorobek, powiedzmy, może się skończyć na jednej złej odpowiedzi. Cała moja ta kariera, można krótko podsumowując, to tak. 2 razy byłem mistrzem Polski, kilka razy byłem wicemistrzem Polski. Grałem chyba 12 razy w Mistrzostwach Polski. Plasowałem się poza 2 przypadkami w pierwszej piątce zawsze. Grałem 6 olimpiad szachowych. 2 turnieje międzystrefowe do tytułu mistrza świata. 10 turniejów międzynarodowych. Można powiedzieć, że ja byłem postacią anonimową w szachach. Nawet jeśli chodzi o Fischera, który był takim szachistą już młodszej znacznie generacji. Jakbyśmy popatrzyli na partię Fischera, to w pewnym momencie on się powołuje na to, że te posunięcie, które jest uważane za nowinkę teoretyczną, jego nowinkę teoretyczną, bo on tak grał tam z Korczynowym, jest w zasadzie nowinką teoretyczną polskiego mistrza międzynarodowego Jerzego Kostro, który grał tak w tam i opublikował obszerną analizę, powiedzmy, w czasopiśmie takim i takim. A to jest prezent od Fidela Castro. Typowa chata kubańska, prawda, która otwiera się. To są figury szachowe zrobione z specjalnego drzewa. One mają duży ciężar. Tutaj jest autentyczny podpis Fidela Castro, a w środku jest, prawda, jego wizytówka również z jego autografem. Ścieżki wśród ulic, debiut prozatorski Juliana Kawalca i Przepłyniesz rzekę to książki jubilata związane z budową nowej huty i kombinatu. Mam już przydział na mieszkanie w hotelu robotniczym, zbudowanym z desek i trocin. Na ten hotel mówią Dziki Zachód,
a to dlatego, że chłopaki czasem się pobiją, a nawet podobno zdarza się, że jeden drugiego zdźgnie nożem. To jest obrazek z Nowej Huty. Bo przecież przyszli do niej synowie wsi, którzy żyli w bardzo trudnych warunkach. Nie mieli pracy, brakowało czasem chleba na przednówku. Przyszli na budowę nowej huty z nadzieją. I ta nadzieja się realizowała, ale w ogromnym trudzie, w skomplikowanej sytuacji, bo przyszli różni ludzie. Były różne sytuacje, ale jedna rzecz była podstawowa. Możliwość zarobku, możliwość kupienia sobie chleba wtedy, gdy się było głodnym. O powstanie, panie radnicy, najwyższe ogłoszenie w Krakowie, a my jesteśmy krakowianinami. Z jednej strony żal było ziemi, bo była to ziemia urodzajna, a z drugiej strony powstawało miasto i możliwość zarobku. Ja śledziłem losy tych ludzi. Były to skomplikowane, trudne losy. Musiały mi one włożyć pióro do ręki.